Не знаєте, як провести травневі свята, не виїжджаючи за місто, тоді ось вам декілька підказок. Вже в найближчу неділю на Врославській Динковій площі відбудеться гітарний рекорд Гіннесу. А від 1 по 3 травня пройде музичний фестиваль «Чимайовка». Також варто пам'ятати, що в святкові дні будуть відчинені зоопарк, ботанічний сад, японський сад та багато інших візитівок міста. Розпочинаємо «Чимайовка» від гітарового рекорду, де записуємося вже онлайн, до формуляжа онлайн, а потім реєструємося на ринку перед біттям рекорду 1 maja, в неділю. Serdecznie zapraszamy wszystkie gitarowe rodziny, bo będzie specjalny lęd, można powiedzieć, dla dzieci Gitarlandia, gdzie dzieci będą się mogły uczyć grać na ukulele i będą malowane na gitarowe sposoby. No, tych atrakcji jest bardzo dużo. W tym roku planujemy jeszcze jeden bardzo ważny element. Chcemy ustawić z gitar gitarowe serce i dedykować to Ukrainie jako wyraz naszego wsparcia. Po biciu rekordu na rynku przenosimy się wszyscy już na tak zwaną docelową trzymajówkę do hali stulecia i na pergolę. Dwie sceny na przemian będą grały największe hity różnych, najfajniejszych artystów, nie tylko z Polski, bo są także headlinerzy z zagranicy. Bilety dostępne są online, są dostępne w bardzo różnych formatach, czyli jednodniowe, dwudniowe, trzydniowe. Dzieci do lat 7 mają wstęp za darmo, więc zapraszam serdecznie rodziny z dziećmi, bo to też jest bardzo fajne wydarzenie właśnie dla rodzin.